Dzisiaj jedziemy do pani Wandy, która sprzedaje pyszne ciasteczka w cukierni, piekarni. Cukierni, która znajduje się obok hali targowej. Zapewne kojarzycie, zaraz zobaczycie, bo tam jedziemy. Archiwalne. Pani Wandzia ma nam zorganizować jakieś zdjęcia archiwalne ze stolowej. Na chwilę obecną zapewne jeszcze poszukuje, ale może w niedalekiej przyszłości uda się coś znaleźć. Na pewno się nasycimy dzisiaj jakimś słodkim ciastem. Bez dwóch zdań. Może po nas nie widać, ale często tak chodzimy. Ja dzisiaj dużo jadłem, także ja dzisiaj będę stopował. Ostatnio wciągnąłeś jedną. No tak, ale nie byłem po jedzeniu, teraz już jadłem. Ja się dzisiaj delikatnie będę, bardzo delikatny. Jestem taki najedzony. Ostatnio zjadłeś jedną, dwie wózetki w tempie mojej jednej. No bo były, leżały obok siebie i myślałem, że to jedna. Tak, znam. Znasz samochód czy gościa? Nie, znam ten samochód. O. Czy widuję go? Kiedy oni te światła uruchomią? Nie wiem. Czytałem, że mają uruchomić te światła niedługo już. Bo to miało być tylko na okres świąt wyłączone, żeby nie utrudniać pieszym. Ale zobaczymy, bo nie wiem, bo udręka. Najgorsze będzie, jak z siódemki będą rodzice przywozić dzieci albo odwozić. I wtedy będzie problem, bo tam jest tak krótko, tam nie da się w lewo wykręcić. Tu parkujesz? Tam może nie być miejsca. O tak? Ciasno będziesz wjeżdżał? No a jak? Gdzie będziesz? Inaczej. No tam mogłeś pod piekarnię. To przeciwko okno. Przejdziemy trochę, spalimy wózetek. Ciągły sygnał co oznacza? Jest całkiem ciągły, o taki to 30 cm. Nawet ci to wyszło. Zobaczymy, jak to mi wyszło. Zobaczymy, czy nie dotknąłeś. Dobra. Ale byłoby co dotykać. Nie, pół metra. Chodź, bo ja już głodny jestem. Co ty jeszcze kręcisz? O tak, niech się ten, niech się chmurki nagrywają same. Dobra. Trzymaj. Cyknij go. Wszyscy są dzisiaj. Dzień dobry. Jak można. Jak można nakręcać? Hot-doga można. Hot-doga pączka. Co jeszcze? No ja na razie nie wiem, ile mi wejdzie, nie? Muszę zobaczyć. Damy radę. My co byśmy nie... To jak nie my, to kto? A dzisiaj jest ekskluzywna wózetka, popatrz, jakaś śmietana, elegancka. Tu warstwa, ciasto tak się kruszy, fajnie. To nie jest gość, tylko to jakoś to jest tradycja, żeby to wszystko leciało. To jest wszystko nieważne. Ważne, że jest zdrowie i radość. Jemu też, bo miał tanią siłę roboczą. No, no. Wtedy wózetki kosztowały złotych 20? Nie wiem, ale mniej. No. O, super. Inaczej zrobimy teraz. Bo wózetka to jest takie sztampowe. Powiemy, że idziemy na halę po hot doga. O, przyjdzie. I przyniesiecie, to będzie dziwko, co? Jak się nie rozmawiał, tylko muszą być. Ale hot dogi są chyba zawsze, nie? Nie zawsze. Ja. Wczoraj się kolega pytał o zdjęcia. No właśnie. Archiwalne. Nie ma tu zdjęć, proszę pana, my się pracą zajmujemy, a nie zdjęcia. Ale może gdzieś w jakimś albumie są jakieś zdjęcia. Nie, to tak samo było. Szedł jakiś tutaj był handel, co tam druga literatura wystawiała, to gdzieś tam na tym YouTubie są te filmiki. A no to ten. Wcześniejszą taką halę targową, nie? Królewski. No właśnie, na podziaskami tam widać. To dał nam ten talerzyk i jednego dolara, bo on też przyjechał z Ameryki, w banknotach. No i ten dolar gdzieś tam w domu jest. Ten tutaj, gdzie jest ten.
Chodźmy. Chodźmy dalej, bo już. Dobra. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do widzenia. Nie powinienem tyle jeść tych WZ. Ja też nie powinienem, ale wiesz. Padnie nam cukiernia i w ogóle nie będziemy jeść. Nie, to cukiernia chyba nie padnie. Nie może paść. Co mówisz? Co o 6 rano robiłeś? Czego o 6 rano piję kawę? Czy w ogóle czego wstaję? Dlaczego wstaję? No szkoła o 7. Aha. Trzeba dzieci wyprawić do tego, do obozu. Rundkę po mieście jeszcze wywalimy? Może by jeszcze rundkę, no. No to patrz, L34 jest. Dawaj go. Zatrzymaj się, nagram, ja sobie nagram, zatrzymaj się. Bo tak nie nagram go. Tak nie nagram! A skręci tu? Kurde, mogliśmy dalej jechać, nie? Żałuję, że nie podjechaliśmy, ale nie wiedziałem, że pieszy idzie, nie? Bo tak myślałem, że po prostu przejedzie za szybko i go w ogóle nie złapie. Chyba, że pojedziemy sobie, nagramy sobie go z bliska. Możemy. Co? Możemy. No to jest rzadki widok, stalówkę. Nie no, w Stalowej to nie. Kiedyś go spotkałem, raz w życiu tylko, na wiadukcie. I wtedy mu zrobiłem zdjęcie. Oglądają cię, Rafał, nawet spoza Stalowej zauważył. A skąd ty to wiesz? Bo mi opowiadają. Ale kto na przykład? Kto na przykład? Ale że ludzie, którzy nie są zainteresowani, a nie mieszkali, nie mają żadnej styczności? Nie mają styczności. No i oglądają tylko, żeby oglądać. Tak. Bo mnie gdzieś tam, wiesz, oglądali, nie? Jak coś udostępniają i potem tam parę osób się tego oglądało to. Tylko nie pamiętam. Aha, ten chyba z... jak się nazywa? Ze Śląska. Mój kolega Kuba. Patrz co on robi. Co? No skręcił. Tak, on do ZBR-u jedzie. No dobra, to może gdzieś zaparkuje. To sobie chociaż on parkuje nagram. Parkuje pod ZBR. On tam stoi cały czas? No. No to nie wiedziałem. A, widzisz. Paliwo coraz droższe. On się tam chowa po zleceniach. Proszę? Chowa się tam po tak, zleceniach. Tak, taką bazę ma, no. Widzisz? No. I to nie zapomnijmy do automiklubu pojechać. To ile nam tu zejdzie? Sekundę. Nie no. To... Tak zrobimy. Na pamiątkę. Znasz może tego? Znasz może kierowcę albo kogoś stąd? Czy? Nie. Gorzej jak wjedzie na teren prywatny. Zobacz, wózek stoi też. Ale to jest stal? Nie, to jest... To jest następca jego. Następca, ale jakiś na LED-owych żarówkach. To jest stalowo-wolski produkt, tylko że... Nie jest taka... O, dawaj na szybko. Nie, chyba. Nie, wystarczy. Fajny temat. Fajny temat. Widzę, jak sobie ogra jeszcze. Fabryka maszyn leżajsk. Widzisz, co ma na przodzie? Au! Co jest gość? Rękę by mi odjął moje narzędzie pracy. Tak, to prawo. I to jeszcze prawo. Tu masz? No, te trzy. No to wchodziłem, to zawsze mnie przekonywali, że ten wózek potrafi 4 tony wziąć na siebie. Że nośność jego jest zaniżona o połowę. Nośność jego jest zaniżona o połowę. Żeby w razie czego wziął więcej, nie? Bo tak jak napiszą 4, to ludzie będą pchali 8. Tak, może tak być. Jak jest 2, to jak już podwoją, to już wiedzą, że to już jest chyba jego maksymalna ilość. I tak powinno być. Wtedy jest większa radość. Pokaż tutaj trochę miasta, a nie nas. Tu się nakamerowuje też. Aha. Ja teraz wiesz. No. A, rozumiem. To nie jest tak, że to się. Sztuka montażu to się nazywa. To jest. Tak? No, ale. Wiesz, jak się łatwo pracuje, kiedy lecą dwie kamery naraz? No.
jedziesz sobie z liniami, mówisz o czymś, na przykład, że jesteśmy na wiadukcie, że jesteśmy tu, o zobacz, zobacz, jedzie koparka. I ta koparka już jest, ona... Moim zdaniem wygoda, niby na początku musisz więcej tego mieć, tych baterii, sobie ogarnąć te karty, czy wszystko działa, czy wszystko nagrywa, ale na montażu puszczasz co leci, opowiadasz i świetnie to wygląda, możesz sobie pojeździć po Stalowej i zobaczyć. A dlaczego z tego nagrywam, a nie z drugiej Insty? Bo tutaj nagrywam Instą, prawda? Tu jest szerokokątny, tak? Tu też jest bardzo szerokokątny, bo widać nas, zobacz, widać nas obydwóch, ale fajne jest to, że on lepiej zbiera dźwięk. A pamiętasz, jak ostatnio nagrywaliśmy Ładę? To słabo było słychać. Mam nadzieję, że na tych filmach, które teraz nagrywam, czuć to, że ten dźwięk jest lepszy. Że nawet jak mówię szeptem, albo nawet mówię tak, no, pod nosem, tak zwane, to słychać to bardzo wyraźnie. No to akurat pod nosem nie mówisz. No. Ale wiesz, jak robiłem Instą, to miałem takie coś, że jednak zbierała jakieś takie niepotrzebne rzeczy dookoła, a aparat jednak zbiera to trochę lepiej. Ja byłem z Instą w Mołdawii i faktycznie trochę ten dźwięk nie był taki czysty. Nie był, to trzeba tak... Wiadomo, jak chcemy nagrywać coś, jak mam tutaj, powiedzmy na klacie, jak jeżdżę hulajnogą i mam tu kamerę pod samym nosem, no to tak, no to super to ściąga. No ale jak ona jest ode mnie, powiedzmy, te pół metra, metr, to ona jednak zbiera bardziej z otoczenia to, co się dzieje i ten dźwięk normalizuje w stosunku do całego, nie tylko do mojego. Więc tak naprawdę pierwszy wyraz, który mówię, jest cicho, dopiero ten drugi. Dlatego czasami na filmach u mnie słychać raz, dwa, trzy, i dopiero zaczyna mówić. Ona wtedy do tego raz, dwa, trzy się normalizuje ten dźwięk, żeby podbić i dopiero wtedy mówię. I wtedy ten pierwsze zdanie jest już dobrze słyszalne. Co tu będzie? Co tu będzie? Nie wiem. Ale mam ten domek zanim został przebudowany. Fajnie, to musisz mu podesłać. No, jak znajdę. Jak ktoś robi 200 zdjęć dziennie i wrzuca to do dysk, nie patrząc nawet co zrobił, to tylko od czasu do czasu po prostu pojawi się: o, byłem tutaj, nakamerowało się. My idziemy gdzie? Do Automil Clubu. Aha, no to dobra. Zostaw go tutaj. Zobacz, jaki maluszek stoi tutaj. Gdzie? No tam gdzieś maluch stoi? To Janeczku, ja nie będę tam chodził, idź za swoje sprawy i ja przyjdę. Znaczy ty przyjdź do mnie. Ale maluszek ładny. Okej. Fajny malek, nie? Fajny, no. Ja widzę, że ktoś w niego próbuje włożyć, bo tu miki w środku lóweczki leżą, także już zaczyna go robić. Dobra. To dobra, Janiu. Kończymy czy coś jeszcze jedziemy? Taką krótką rundkę. Krótką rundkę. Po czapkę jedziemy. Po czapkę? Nie, to już teraz to nie. Będzie okazja się spotkać, no. Dobra, teraz. Myślę, że przejedź tak dobra. Fajną okolicą i... To tak zrobimy. Jak mówisz, to mów głośniej. Tak zrobimy, panie kolego. Właśnie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A która to jest fajna okolica? Nie wiem. Starówka pewnie. No to możesz przejechać przez Starówkę. Przynajmniej dla mnie to jest fajna okolica, nie wiem dla reszty. Nie, ogólnie wszędzie jest fajnie. Trzeba doceniać to, co mamy pod nosem. To prawda. Jak jeżdżę tutaj z ludźmi spoza Stalowej i im pokazuję, to im się podoba, że jest czysto, jest zielono i są dobre drogi. Naprawdę, drogi mamy niezłe. To już tak... Poza wszystkim, teraz trochę jeżdżę jak nagrywam, a wtedy widać, że po prostu pamiętam, jak przez Piotrków Trybunalski jechałem. Świateł nie masz? On nie ma. Nie ma. Przez Przedmigał? Tak. Przez Piotrków jechałem i była tam po prostu fale Dunaju tam były.
Konia robotnicza i majsterska. Wjeżdżamy tu, proszę Państwa, zabudowa z lat 30. Jeszcze mamy tutaj okno szprosowe, jedno się zachowało, drugie się zachowało. Prawie 100 lat mają te okna i jeszcze się trzymają. No nie, no przesadziłem, ale 84. Dużo jak na okna. Nie? Jak na okna? Tylko że wtedy to była inna jakość. To tak, była bardzo wysoka jakość, bardzo szybko robili, a przy tym bardzo dokładnie. To dwie jakby rozbieżne cechy, a tutaj się udało to połączyć, nie? Znaczy nie robili tak, żeby było, tylko po prostu żeby było dobrze zrobione. No i tu już okres małej stabilizacji, bloki z lat 50. po odwilży politycznej z 56. Bloki są z 57. roku. I tu znowu przedwojenne budownictwo, po prawej stronie mamy. Tylko strasznie, jeszcze wtedy to był taki okres, że to były jedne z pierwszych bloków przedwojennych odnawiane i pamiętam, że one były takie kwadraty, już teraz, teraz są już poprawione, ale było coś takiego, że ta elewacja była straszna. Tak, właśnie zmieniliśmy baterię i mówimy, że ten aparat, który nagrywam akurat, to nawet jakby mi wypadł z ręki, to też bym bardzo nie płakał. Ale on ci już wypadł z ręki. Ale on mi już wypadł i działa. No i to jest właśnie fajne, że się człowiek nie sugeruje, nie stresuje, że zaraz coś uderzy, nie uderzy. No, ten aparat może nie ma tyle lat co okna na starej części Stalowej Woli, ale i tak jak na aparat to jest dosyć stary, nie? Tak, tak, to jest stary, to mówimy, że... 11 lat. Dwucyfrowo na pewno. No, staróweczka pięknie tutaj zaraz będzie. Czy pojedziemy główną arterią miasta? Główną pojedziemy. Jak chcesz. I zobaczymy. Dzisiaj dobrze, że nie ma śniegu. Wczoraj to nie byłem pewien. Straszyli mnie, że będzie śnieg po kolana i w ogóle. A tutaj. O tej porze to tylko biznesmeni i emeryci jeżdżą po Stalowej, nie? Tak. Co tu jest fajnego? Przychodnia, którą niedawno pokazywałeś. Przychodnia, tak, na zdjęciu była niedawno. Szpitalna była. Tak. Meleks, mielecki wytwór. Blok, wieżowiec z windą pierwszy. Siódemka. Siódemka jest tylko tym kwadratem. A piątka jest tym... Dziewiątka. Dziewiątka. Dziewiątka jest tym podłużnym. Ale wiadomo. Wiadomo o co chodzi, nie? Znaczy jak mówią, wystarczy napowiedzieć, że tam gdzie kaprys. Cześć. No. Kiedyś tam był Delis de France. I teraz wam powiem, że kolega, który to filmuje obok mnie, o ten... Miał zrobić film o tym bloku. Dałem mu lektora, a on nie ma czasu nagrać. A miał nawet piękne ujęcia z drona do tego. Nie miał, tylko ma. No ma. I lektora też ma, tylko nie powiem gdzie ma tego lektora. Na pewno nie na dysku, ale też na literę D. No. Dobra. A Janiu, odwiódź mnie do domu i kończmy imprezę. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Tak, i że takie... Nie zanudziliśmy. I że nie zanudziliśmy. Zobaczymy. To są takie próby troszeczkę pod to, żeby zrobić troszeczkę takie filmiki oprowadzające po mieście w takim luźniejszym stylu. Tu wejdziemy, tam wejdziemy, to pokażemy. Mam nadzieję, że przywoła to wspomnienia ludziom, którzy tu kiedyś mieszkali i będą mogli się tak z nami troszeczkę przejechać. Miłe wspomnienie. Miłe. Dodajmy. Dobra. Do zobaczenia, do następnego filmu. Cześć.